droga do Marcinkowa biegnie wąwozem. Po jednej i drugiej stronie wąwozu las. Po prawej stronie drogi jadąc w kierunku Marcinkowa jest górski strumień. Ostatnio jak tutaj byłem, bodajże 2 lata temu, ten strumień był zupełnie wyschnięty. Teraz jak widać, jest w nim woda, ale żeby tej wody było za dużo i dostatek, to nie powiedziałbym, raczej nie. I dalszy ciąg drogi w kierunku wsi. Jadąc coraz wyżej, bardzo stromą drogą do Marcinkowa, po lewej stronie pod potężną lipą znajduje się krzyż kamienny, przydrożny krzyż. Byłem tu kilka razy, jakoś tego krzyża nie zauważyłem. I krzyż ten jest pozbawiony i Chrystusa, bo na pewno był na tym krzyżu. Początek Marcinkowa. Droga nadal bardzo stroma. I cały czas pod górę. Tutaj mamy pierwsze zabudowanie, które raczej wygląda na opuszczone. Zawsze, kiedy jestem w Marcinkowie, zwiedzam ruiny tego kościoła. Tu już niewiele jest do zobaczenia. Kościół ten po prostu został rozszabrowany, rozgrabiony. Smutny obraz tego, co pozostało po tym kościele. Kamerą w tej chwili po obwodzie muru, jaki jeszcze szczątkowo pozostał po tym kościele. A przed chwilą właśnie turyści, którzy zwiedzali te ruiny, no weszli mi w kadr i pewnie się utrwalili na filmie. A tutaj witał mnie taki piękny piesek, który podszedł do mnie i łaził się do mnie. Bardzo ciekawie się mi przyglądał, przytula się, piękne zwierzę, tak, piękny zwierzaczek, daj się pokazać, tak. Bóż, który tutaj już po prostu zaatakował te ruiny, zupełnie pokrywa te ruiny i szczątki grobów, które tutaj jeszcze parę lat temu były dosyć widoczne. Ja te szczątki grobów pokazywałem na swoich filmach. Już kilka fragmentów filmu z wnętrza ruin kościoła. Jeszcze jakiś czas temu wisiało tutaj kawałek dachu, jakieś fragmenty dachu były. W tej chwili już całe ruiny, cały ich obrys pozbawiony jest dachu. To widać, że to wszystko się zapadło. Tam jest prezbiterium. Cieni ziutkie. Wewnątrz. Teraz pokazuję to wejście tylko od środka. Tu się zachował jeszcze napis. Nie wiem, co on oznacza. Prezbiterium. Sklepienie łukowe nad prezbiterium. Jeszcze jakiś czas temu ta kopuła wieńcząca
fragment prezbiterium nie była zupełnie zapadnięta. Teraz już nie ma dachu. Nawet drzewa, które tam rosły, tak jak widać, runęły, bo to wszystko się zawaliło. W dalszym ciągu prezbiterium chcę pokazać kształt tego fragmentu, tego prezbiterium. Po prostu sfilmować. A tutaj już część kościoła, tutaj była nawa. Prawdopodobnie był to bardzo ładny, ciekawy kościół z wieloma artystycznymi elementami sztuki kamieniarskiej i to wszystko zostało rozkradzione przez rabusiów. Ta część kościoła to jest zakrystia. Też niewielkie wejście, niewysokie. Szerokie jest dosyć, ale niewysokie. Jeszcze kilka lat temu, kiedy tu wchodziłem, to sklepienie było zachowane, nie było zawalone. A teraz już widać, że już jest taka potężna dziura. Tak mówiąc prawdę, to może runąć w każdej chwili. Znaczy nie ma potrzeby, żeby na miejsca pokażę, jak ta zakrystia wygląda. Bardzo ładne, stylowe sklepienia, rukowe, okienka z kratami, zachowały kraty. To jest czwarte okienko i przez to okienko widać gospodarstwo pana Jacka. Myślę, że dosyć dostatecznie pokazałem to, co chciałem pokazać, żeby był to jakiś dokument. Bo to lada chwila, lada dzień, czy tam miesiąc się zawali, zostanie tylko wielka kupa gruzów. Piękny brzozowy las. Muszę przekrzykiwać ten wiatr. A nie chcę też mikrofonu zasłaniać, bo niech to będzie takie naturalne, że to są góry, to jest wiatr. To tak ma być, to jest takie piękno gór. I tutaj są zapasy słomy, siana dla dość dużego stada bydła. Moja wyprawa do Marcinkowa dobiega końca, zjeżdżam do wsi na drogę w kierunku Wyszczycy Kłodzkiej. Droga bardzo stroma, kręta. No i na dzisiaj to byłoby tyle o Marcinkowie. Następnym razem chyba zjawię się tutaj na wiosnę. Wtedy, kiedy przyroda się budzi do życia, wtedy będzie naprawdę co podziwiać tutaj. To są fragmenty Marcinkowa, właściwie niewielkie. Bo tak jak mówiłem, jest tylko tutaj dwa gospodarstwa. Jedno przed chwilą pokazałem i przedtem też. Pora ruszać do domu. Zjazd z Marcinkowa się już kończy. Dojeżdżam do wsi Kamienna. Do wsi, w której właśnie rozpocząłem wspinaczkę swoim skuterem do Marcinkowa. Mówię wspinaczkę, ponieważ droga jest dosyć kręta. Mało tego, że kręta, to jeszcze jest bardzo stroma, ale poradziłem sobie bez problemu. I tylko tutaj trzeba mieć dobre hamulce, no i silnik też musi być dosyć zdrowy, jak na skuter, żeby podołał. Drapać się tam do tego pięknego Marcinkowa i na tym kończę ten film.